Hejcie kochani, z tej strony Kukili, a dzisiaj słuchajcie, będziemy się przybrać za Lana i Linę. Słuchajcie, ponieważ Lana i Lina to postacie z Dress to Impress, to dzisiaj się za nie przebierzemy. I mam nadzieję, słuchajcie, że nam dzisiaj wyjdzie odcinek. No dobra, dołączają widzki. To poczekanko będzie na tym spawnie. Dobra, jakby co trochę mam jakby, no... Trochę jakby ja tam przeziębiona, więc jeżeli będę inaczej coś mówić, to tego. To tylko, bo przeziębiona. Jestem ogólnie glamuristą w tą grę, bo dużo razy w to grałam i specjalistką mody mogę zostać od 1500. Więc nie mogę się doczekać, jak będę już specjalistką. No dobra, i będę miała taki inny w ogóle nick, a jeszcze jest diva wybiegu. No dobra. To zobaczymy, widzowie, jak nam wyjdzie ten odcinek. Dobra. Jakiś nudny temat. Cześć! A ciebie to już znamy, Lina. No dobra. Bierzemy to. No kurde mać, no. Po chamsku, no. O matko. Trzeba się przebrać za tą Lanę. No dobra. To bierzemy jakieś... tę fryzurę i ona ma taką jakby taką, kurde, to nie jest ten, to jest inna fryzura chyba, albo ta, nie, to nie ta, kurde, jak ona wyglądała, to jest nawet. To nawet wygląda jak ta. Kurde mać, no. Po prostu super. Okej. Okay. To weźmiemy jakąś tą. Chyba, że najpierw za tą. Dobra, najpierw za Linę, a później za Lanę, bo po prostu nie ma chyba tej fryzury, nie ma tej, no. Nie pamiętam, jak ona wyglądała. Dobra, pokaż się, no. Okej, okay, czyli ona ma taką poważną minę, taką kurde, taką, albo taką. Okej, okay, może by ta? Ej, ty. Aha, chyba nie może. Dobra, weźmiemy jakąś inną poważną minę. Okej, okay, bierzemy taką. Pokaż się. Dobra, trzeba jeszcze jakieś okularki. Bo będzie ładniej, jak będzie miała okularki. Chociaż ona ma takie, kurde, wiecie, że ona ma takie uchylone jakieś okularki. Ale dobra, niech będą takie. Takie są najbardziej podobne. Pokazuj mi tu, no, jak hity masz. Top! Ty ukradłaś top linię! Ty ukradłaś top... No nie, no! Czemu dopiero teraz zauważyłam, że ona ukradła to po prostu tej... To znaczy Lanie. Ona ukradła to Lanie. Okej, okay, to bierzemy taką. Tylko, że musimy taką... niebieską. Ale kurde, ja nie mogę znaleźć tego niebieskiego. Chyba, że najbardziej to się upodobni... To? Ej, najbardziej to się upodobniło, co nie? Dobra. Bierzemy jakąś inną może fryzurę, bo kurde, tato ma takie jakby, no. Dobra, bierzemy jakieś może, kurde, takie. Chociaż nie wiem. Czy taką ma... Nie, ona ma takie proste. Ona ma takie proste. Dobra. Okej, okay, takie ma. Tyle, że czarne. Okej. Okay. Okej, okay, i słuchajcie, możecie pisać, czy nasza Lina wyszła. Czekajcie, momencik, bo tu trzeba jakieś profesjonalne miny. Ja się raz przebrałam za nią i słuchajcie, ja uważam, że... No nawet, ale słuchajcie, ten styl mi się trochę nie podoba. Okej.
Bierzemy może takie coś. A to bierzemy takie. Kurde, mać, ale jeszcze ten. Dobra, kurde, ja się nie przebiorę w tak mało z tych. Co ona ma na tych? Na bu. Oh my gosh, teraz muszę przemienić buty. Nie no, fajnie. Dobra, bierzemy takie. Okej, a te weźmiemy. I tak mniej więcej wygląda nasza poka nosia. Tak wygląda nasza lina. Chociaż bardziej by pasowało do niej takie, wiecie, okulary inne. Takie jakieś. No dobra, no wygląda, chociaż spodnie bym dała inne. Bluzka, o, bluzka ma inną jednak. Myślałam, że ukradła Lanie bluzkę. No dobra. Okej, bierzemy taką. Chyba, że wzięła to. Czy ona ma krótki rękaw? Zobaczmy. Tak, ona ma krótki rękaw. Dobra. To chyba tak wygląda. Nie, kurde. W 8 sekund mamy się przebrać. Super. Dobra. Nie. Nawet ja z. Dobra, nie. Widzowie, ja tego. Nie. Ja nie chcę być tutaj. Nie, i ja po prostu nie mogę. Najgorzej się przebrałam. To miała być lina. A wyszło jak nie wiem. No dobra. Fajnie. Dobra, to tego. Zrobimy sobie od razu screena, gdy będziemy szli. Ale pewnie, słuchajcie, dostanę same jedynki za to, że się przebrałam brzydko. No dobra. Fajnie. Ona się przebrała tak kowbojsko. Nie wiem, czy temat był kowboj, ale raczej nie. Ona tak, kurde, K-pop. Bardzo ładnie, ja uwielbiam K-pop, za K-pop dam ci 5. Bo ja kocham K-pop. Dobra, kolejne. Dawaj kolejne. Dobra. O nie. Okej, widzowie. Ogólnie to ja tak wyszłam. Nasza lina nie wyszła jak lina. Tak. Okej. No i idzie, oczywiście jestem syrenką, piratką i jestem fanką Kukiuli. Bardzo mi miło. Dobra, dam ci piątkę. Bardzo ładny skin. Bez żadnych zarzutów. Ładnie. Lenka! Hejka, tu Lenka! Dobra. Nawet ładnie, chociaż nie wiem. Ja nie oceniam, czy ładnie, czy nie. Widzę, że osoba się starała. Dobra, Isi. Ten styl mi się totalnie nie podoba, totalnie, ależ totalnie. Myślę, że ja nie mam szansy na wygraną przez to, że się przebrałam za Lina, a nie Lanę. Bo słuchajcie, mi trochę nie wyszła ta Lina. Ja kompletnie nie pamiętam, jak wyglądała w ogóle Lana. Po wpisaniu kodu Lana odzyskacie takie superaśne rzeczy. Ja już robiłam odcinek z kodami, wszystkie kody, ale te nowe nie było, bo tych nowych, nowe dopiero doszły. Wiedziałam, że to nie będę miała. No ale no cóż, bardzo ładnie się przebrała. Gratki. Pierwszego miejsca. Gratki. Dobra. Okej, to tego weźmiemy. O, i tam to powinno zostać. Okej, bierzemy to, ściągnijmy. I słuchajcie, tego się przebierzemy za Lanę. Bo no, dobra. Fasion. Fasion.
Bo podobno jest ten kod nowy. Nie, to było Fyaszy i on. Nieprawidłowy? A ktoś mi napisał ten kod, że niby jest prawidłowy. I to nowy. No cóż. Życie. Dobra, bierzemy takie coś. Nie takie coś, kurde mać. Teraz będziemy musieli szukać i szukać. Dobra, bierzemy takie coś. Co to jest? To są jakieś spodenki. Bardzo ładne. Ale ich nie miała raczej. Dobra, bierzemy takie coś. To było czarne czy białe? Nie, to było białe, tak? Tak. Bierzemy oczywiście jakieś inne minkę, bo ona miała taką, nie taką poważną, tylko miała gdzieś taką. Dobra, taką na równi. I teraz bierzemy jakieś te, właśnie no, kok. Czy ona miała czarne włosy? Nie, ona miała takie blond, okej. Okay. Ja mylę ciągle je, że ja nie wiem. Dobra, bierzemy jakiś kok. Kurde, tylko gdzie jest ten kok? Aj, tu nie ma koka. To wygląda jak Sharon, albo jak jej matka. Dobra. Okej, okay, to bierzemy jakieś inne. Gdzie jest ten kok? Ten taki fajny. Nie ma tego fajnego koka? No nie no. Chyba, że to jest ten. Kurde mać, no. Chyba, że to jest właśnie ten. Okej, okay, chyba to ma być ten. Okej. Okay. I bierzemy oczywiście, musimy wziąć jakiś, no. Taki kolor ma włosy Lana. A jaki mi się kliknął? Kurde mać. Gdzie jest brązowy? Tutaj nie ma brązowego. Aha. Tutaj nie ma brązowego. Słuchajcie, tutaj nie ma brązowego. A, dobra, tutaj jest brązowy. Dobra, oczywiście musiałam pomylić kolory. Bo tak będzie lepiej. No i słuchajcie, to już mamy naszą Lanę. Możecie ocenić, czy Lina, czy Lana wyszła lepiej. No, słuchajcie, moim zdaniem... nie wiem. Moim zdaniem bardziej ta Lana wyszła lepiej, ale dobra. Rób mi paznokcie, ale takie ładne. Takie, jakie ty masz, siostra. Nie no, to nie były siostry, jakby co. Is it my turn? Is it my turn? Dobra, bierzemy jakieś ładne buty. Takie wysokie. Ona miała wysokie buty? Właśnie. Ona miała chyba takie gdzieś. Takie ładne buty miała i takie czarne właśnie. No i mniej więcej tak by wyglądała, tyle że tego, ja nie pamiętam jej, bo pewnie się zmieniła dużo, gdyż, no. W ogóle nie wygląda jak Lana, bo nie ma jej włosów. Właśnie nie ma jej włosów i to jest najgorsze utrudnienie. To chyba były jej włosy, ale nie pamiętam. Kurde mać, musimy pójść tam, gdzie ją zamknęła. Czyli tutaj. I co? I tu nie ma. Ona została w szkole. Czy mi się wydaje, czy tu coś było jeszcze? Bo chyba to były takie roślinki, które przeszkadzały nam zobaczeniu tego napisu. Zobaczmy, czy tu się coś jeszcze zmieniło. A nie. To jest ten pokój, ten wiecie. Dobra. Na razie to musimy rozszyfrować tą zagadkę z Laną i z Liną. Tu jest jakiś kot leżący. 7198, bla bla bla. No i co tu jest napisane? Zaufać Lanie. Linie.
Nie wiem. Nie wiem, gdybyście tym nie ingerowały mi w ogóle w to. Na olimpiadę mamy iść, rozumiecie? Jako Lana mamy pójść na olimpiadę. Fajnie. Dobra, czy tu są jakieś inne topy? Bo kurde, moim zdaniem trochę nie wyszedł top. Tak, są inne topy, ale czy one... Nie no, nie będę kurde ryzykować, że wiecie. No dobra, możecie napisać w komentarzu, jak mi wyszło... Wyszła ta cała... Lana? I no. Okej, czy ona miała kolczyki? No nie miała kolczyków, ale no można by było dodać. No dobra, no i mniej więcej tak wygląda moja... ta Lana. Możecie oceniać, nie musicie. No ja robię screena. Dobra, zrobiłam screena. I teraz zobaczmy, czy będzie tutaj. I no, ja już wiem mniej więcej, jak wygląda Nami w realu. Ci, którzy znają Ami, Nami, to pewnie wiedzą. Ci, którzy ją znają. Bo ma Instagrama. I po prostu teraz chcę wam powiedzieć a propos Nami. Nie spodziewałam się, że będzie tak wyglądać, ale wow. Mega. Dobra. Ja ją obserwuję oczywiście. Aili Cookie, Julia na Insta. Możecie wbijać. No i oczywiście no. Dobra, to jestem ja. Możecie oceniać. Jestem top model. Proszę mnie oceniać tak sprawiedliwie mniej więcej. Jeżeli nie będziecie sprawiedliwie, to ja też was nie będę sprawiedliwie. Tak jak zresztą wcześniej oceniałam. Hihihi. No dobra. Nie zdążyłam, ale to co z tego? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, piątka. No bardzo ładnie. Co z tego, że nie zdążyłaś? Ja cię rozumiem. Bo tego ja czasami też nie zdążę. Aha, tu na Wielkanoc tak bardziej się szykuję. Do Wielkanocy parę miesięcy. Więc bardziej Halloween, bym powiedziała, się przebierajcie, a nie na Wielkanoc. No dobra. Więc zobaczmy teraz. Kurde, ja chyba mówię przez nos, ja nie wiem. Ja nie czuję tego, ale chyba mówię tak. Nie, nie komentuję tego. Laska, coś ty odwaliła. Nie, laska, serio? Proszę, jak to będę na pierwszym miejscu? A, jeszcze Lenka. Lenka, bardzo ładnie. Sharon. Co Sharon, to ci tam 5! 5! Hejka. Sharon! OMG! Daję 5 jak nic! Ja bym dała jej 6, kurde! Ze Sharon to masz... Nie, ja już cię szukam. Promuję cię już, kobito. Gdzie ty jesteś? Lenka. Lenka Polska. To jest właśnie ona. Ona jest super. Też jak wszyscy. Ale no, słuchajcie, za Sharon to musi być 5. Wszyscy jej dali 5. Tak. Ja oczywiście nie jestem. Tak po chamsku pewnie. Dobra, słuchajcie, ale... No właśnie, ale co? Sharon! Coś ty zrobiła! Zawsze wygrywam górz. Rel! Najczęściej tak jest. Że nic nie robisz, nic się nie starasz. A tu tak wychodzi, no cóż. To sami... Czasami rel. Już muszę kończyć, ale słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie mów rzadkich liter. Aha. Fajnie. A, okis. No i słuchajcie, jeżeli wam się podobało, możecie dać łapkę, możecie dać subika.
No i zapraszam Was też na inne odcinki. A ja się z Wami żegnam. Kocham Was, widzimy najmocniej na świecie. Bajo! Jutro się widzimy na odcinku.